Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Dziś Państwa moim gościem jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od sprawy wokół ambasador Mosbacher. Pani ambasador jest mocno krytykowana przez PiS, ale pytanie, czy uważa pan, że to jest coś poważnego, to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, czy to jest taka bardziej burza w szklance wody? Jest to burza w szklance wody, bo te relacje są już od dłuższego czasu wystawiane na dużą próbę. Wbrew takim oficjalnym, optymistycznym wypowiedziom, że stosunki są najlepsze w historii. Przypomnę tu ustawę o IPN-ie i nowelizację, jaki kryzys to wywołało. Czy wcześniej fatalną rolę, jaką w tych relacjach odgrywał Macierewicz, którego Amerykanie wyraźnie chcieli, żeby Polska się pozbyła. Więc to nie jest drobiazg, to nie jest incydent, to jest dość fundamentalne starcie i wartości, wolność mediów, wolność słowa, o której mówi pani ambasador, a z drugiej strony niedojrzała ekipa, która nie potrafi zasnąć bez powiedzenia, że ich prawda jest tutaj najmojsza, żeby przywołać klasyczny cytat filmowy. I absolutnie dyskwalifikująca kwestia, to znaczy ujawnienie tego listu. No, to jest działanie na szkodę Polski, na szkodę państwa, bo każdy inny ambasador czy każdy inny polityk zastanowi się teraz zagraniczny 5 razy, czy w ogóle jakikolwiek list do Polski wysyłać, bo z łatwością wewnętrznej grze politycznej będzie to użyte. A rozdzielnik był tak wąski, że nie do pomyślenia jest, że ktoś to ukradł, zginęło to, czy wypadło komuś z kieszeni. Mówi pan, że te relacje nie są wcale tak dobre, jak mówi obóz rządzący, ale widzę, że na przykład minister Błaszczak w zasadzie co kilka tygodni jeździ do Waszyngtonu, coś tam mówi, są komunikaty, informacje, spotkania, że załatwia sprawy dotyczące tej obecności wojsk, więc wydaje się, że pod tym względem jest inaczej niż było jeszcze rok temu. Na pewno Amerykanie zauważyli, że nie ma Macierewicza, natomiast z faktu, że minister Błaszczak jeździ, już 5 razy był w tym roku i za każdym razem piszą, że to jest dobra rozmowa, jeszcze niewiele wynika, bo do konkretów i do decyzji daleko. I ja takiej metody do końca nie rozumiem, bo ja jeździłem, nie wiem, raz w roku i to były poważne rozmowy, resztę spraw prowadzili współpracownicy bardzo aktywnie, intensywnie. Minister Błaszczak, widać, musi jeździć sam. Jeśli w dobrej sprawie, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast wizyta prezydenta Dudy u prezydenta Trumpa nie przyniosła żadnych deklaracji strony amerykańskiej co do obecności wojskowej. Wyraźnie jest zarysowany termin wiosenny. I jeśli już mówimy o wizytach ministra Błaszczaka, to obok sekretarza obrony siedziała pani ambasador Mosbacher w czasie rozmów w Pentagonie ostatnich 2 tygodnie temu, czyli odgrywa ogromną rolę. Widać było, że ma pełne poparcie Departamentu Stanu, oświadczenie rzeczniczki sprzed wczoraj, więc fatalnym efektem tej całej sprawy jest to, że politycy PiS-u na wyścigi dezawuują panią ambasador, no bo czymże innym jest mówienie, że jest niedoświadczona, że nie pracowała wcześniej w dyplomacji, albo że, tak jak marszałek Karczewski mówi, że nie powinna się zajmować mediami, korporacjami. No, jakim prawem zwraca się uwagę ambasadorowi innego państwa? Może się zajmować, czym uważa. Jakby przyjął pan Karczewski, gdyby amerykański polityk powiedział naszemu ambasadorowi, że się nie powinien tym zajmować? Ale tak? Pytanie jest, ale nie ma pan wrażenia jednak, że ten list był przekroczeniem pewnej granicy? Te słowa, ta krytyka, to wejście tak bezpośrednio w Polsko? Tak, ja współpracowałem z 3 ambasadorami Stanów Zjednoczonych bardzo blisko, w trudnych sytuacjach, w kwestiach współpracy wojskowej, kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Nie wyobrażam sobie takiego listu. Ale dlatego, że po prostu byliśmy w stałym kontakcie i gdy pojawiały się problemy, one się pojawiają. Inne są interesy Stanów, inne są interesy Polski. To jest naturalne. To się chwyta za telefon, bywa się spotkanie, jest rozmowa. Ja ten list obcesowy odbieram jako wyraz desperacji pani ambasador. Czyli pan takich listów albo rząd, bo tam jest zaadresowany do premiera Morawieckiego, do ministra Brudzińskiego i do prezydenta. Czy pan takich listów nie dostawał? Nie, ja nie dostawałem żadnych listów, bo listy to się dostaje od krajów, które są
no nie chcę powiedzieć przeciwnikami, ale bardzo odległy, tak? Od przyjaciół i sojuszników nie dostaje się listów, zwłaszcza takich. Więc ja nie mam tutaj zresztą żadnych pretensji do pani ambasador, bo ona napisała prosto z mostu, tak? I nie przypuszczała w najczarniejszych snach, że adresaci tego listu pobiegną natychmiast do mediów i to będzie jakimś asumptem do nagonki na nią. Natomiast co do idei, wartości, które ona tam przedstawiła, to absolutnie to podziela. A za rok o tej porze już będzie po wyborach parlamentarnych. I pytanie, jak pan sobie to wyobrażał, kiedy opozycja, Koalicja Obywatelska w jakiejś formie przejęłaby władzę, to jak nastąpiłby jakaś zmiana, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie? Zmiana stylu może? No na pewno takiej zmiany stylu potrzeba. Ja sądzę, że Amerykanie, którzy uważali, że ta zmiana władzy w 2015 roku nie przyniesie istotnych zmian, jeśli chodzi o takie transatlantyckie przekonania polskich rządów, bo tutaj akurat jest to jedna z niewielu rzeczy, która łączy rządzących i opozycję, wtedy rządzących i dziś rządzących. Natomiast potem cała seria zdarzeń, mówię tutaj o ministrze Macierewiczu, który obniżył wiarygodność czystkami kadrowymi, deklaracjami do zera Polski w bardzo ważnym obszarze. Potem ta ustawa o IPN-ie i dzisiaj ta nagonka na panią ambasador. Ja myślę, że politycy PiS-u to jest taka trochę zawiedziona miłość. Tak? Oni uważali, że są od Trumpa i z Trumpem, pani Szydło mówiła, że zwycięstwo Trumpa, prezydenta Trumpa to jak zwycięstwo PiS-u. I teraz ta miłość zawiedziona, bo pani Mosbacher pojechała na urodziny Lecha Wałęsy, siedziała obok Lecha Wałęsy. Przecież to było kamieniem obrazy dla PiS-u. I dzisiaj widzimy jakieś dziwaczne wyładowanie złych emocji. Tak się nie prowadzi polityki. I jeśli pan redaktor pyta o to, jeśli wygramy wybory, wierzę w to głęboko, jak to będzie wyglądało, wrócimy do normalnych rozmów i do normalnych relacji. I nie wyobrażam sobie, i nigdy przed 2015 rokiem nie było takich sytuacji. Ale przecież wracając do tych wyborów, bo to jest pytanie, które wczoraj czy przedwczoraj został przyjęty nowy plan modernizacji technicznej. Pytanie, co by się wydarzyło za rok, gdyby opozycja przejęła władzę z tymi wszystkimi programami zbrojeniowymi, bo można założyć za rok, kilka z nich będzie bardziej zaawansowanych, pewnie program Homar, program Wisła będzie pewnie bardziej zaawansowany, być może będą jakieś decyzje co do programu Orka, ale jaki ogólnie byłby kierunek? Jak pan sobie to wyobraża? Nie został jeszcze przyjęty, są dwa lata opóźnienia, zostały przyjęte kierunki rozwoju, były opiniowane przez Sejmową Komisję, bo też bardzo złą stroną rządów PiS-u było to, że wszelkie prace nad ważnymi dokumentami to nie są jakieś papiery, które się tam odkłada na półkę, to są kluczowe dokumenty dla całych sił zbrojnych. Na dwa lata praktycznie zostały zawieszone i ten plan powinien obowiązywać od zeszłego roku, czy te kierunki. Więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z takimi propagandowymi działaniami. Czytam na przykład: minister obrony polecił szefowi sztabu generalnego przyspieszenie prac nad nowymi samolotami wielozadaniowymi. To jest jakby kompletnie nic nie warte. Ten plan pewnie będzie gdzieś w pierwszych miesiącach przyszłego roku przyjęty, co oznacza, że w tej kadencji niewiele się już wydarzy. Poza sprawami takimi jak negocjacje nad patriotami czy program Homar, gdzie no, jest tutaj pewna kontynuacja, nie wierzę w jakiekolwiek decyzje dotyczące programu Orka czy jakiekolwiek inne. Z jednego prostego powodu. Tych pieniędzy już nie ma. Część budżetu MON-u, wstydliwa bardzo rzecz, jest transferowana do MSWiA, do innych resortów, na samoloty VIP. Ogromne kwoty są wydawane na zbędną obronę terytorialną i tak naprawdę właśnie nie ma pieniędzy na nowe śmigłowce, na systemy bezzałogowe i nie ma pieniędzy dla marynarki wojennej. Też pytanie, no ale na przykład, pytanie właśnie, co też chyba kiedyś już o tym rozmawialiśmy, co z wojskami obrony terytorialnej, bo ten termin wyborów i tego hipotetycznego przejęcia władzy, no jest na horyzoncie, to już jest na chwilę Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, rok wyborczy. No i pytanie, co tej propozycji też programowej koalicji czy platformy będzie, jeśli chodzi na przykład o te wojska obrony terytorialnej. Czy sprawa jest prosta i mówią to sami wojskowi. Wczoraj mieliśmy w Warszawie takie forum bezpieczeństwa, dwóch byłych szefów sztabu generalnego, generałowie Gocuł i Cieniu, generał Skrzypczak. Trzeba włączyć OT do wojska. Tutaj różne
reformy PiS-u cały czas poza wojskiem pozostawiają tę obronę terytorialną, szanując wolę i chęci tych ludzi, którzy się zgłosili, bo tutaj oni nie są winni temu, że Macierewicz to upolitycznił, że się zrobiła z tego taka karykatura. Trzeba podporządkować obronę terytorialną wojsku, włączyć w normalny system rezerw, szanując i wykorzystując tę energię, która się przy tej okazji pojawiła. Natomiast taka karykatura, jaką mamy dzisiaj, wojsko weekendowe, przysięgi, sztandary, propaganda, nie ma żadnego sensu. To jest wyrzucanie pieniędzy i ograbianie wojsk operacyjnych. Pytanie właśnie, ale wracając już, przechodząc do tej polityki, pytanie o ten plan. Czy on już jest sformułowany, albo na ile jest sformułowany plan, jak opozycja ma wygrać wybory? Bo na razie i sondaże, i wyniki wyborów samorządowych pokazują, że jest jednak duża, może nie przepaść, ale jest różnica. Około 10 punktów, 8 punktów procentowych między Platformą z Nowoczesną, a Zjednoczoną Prawicą. Więc pytanie, jaki jest plan, żeby te 8-10 punktów, żeby tą barierę przeskoczyć? Rok temu było ponad 20 punktów różnicy, więc jeżeli mówimy dziś o 5, 7, 8 punktach różnicy, to ten dystans znacząco zmalał. Więc tutaj są trzy podstawowe elementy. Po pierwsze, łączyć się. Pierwszy krok, Koalicja Obywatelska, liczymy, że będą następne na wybory europejskie, wybory parlamentarne. Po drugie, mieć dobre propozycje. Pokazaliśmy tak zwany sześciopak w wyborach samorządowych. Myślę, że on tu swoją rolę odegrał. I po trzecie, choć to tak bardzo jest na pierwszym planie, pokazywać, jak źle PiS rządzi. PiS ma fatalny rok. Myślę, że ten 2018 będą chcieli wymazać w ogóle z jakichś kalendarzy, goni aferę. I odkąd premierem został Mateusz Morawiecki, nic temu PiS-owi nie idzie. Ale mówi pan fatalny rok, ale 8 sejmików, no chyba każda partia chciałaby z takim kątem kończyć rok. Nie wiem, czy każda partia chciałaby kończyć z takim kątem, że dwa sejmiki oparły się na tym, że jeżdżą politycy PiS-u z walizką pełną pieniędzy i różne rzeczy deklarują i obiecują. To jest, tak jak na Dolnym Śląsku, sytuacja bezprecedensowa, że jednemu z miast, z którego pochodzi lider bezpartyjnych samorządowców, deklaruje się kilkaset milionów złotych z budżetu rocznie. Tego nigdy w historii Polski nie było. To jest psucie sfery publicznej, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś powód do chwały. Natomiast mówię o aferze KNF-u, mówię o aferze PCK, mówię o tych nagłych zwrotach akcji, jak z Sądem Najwyższym, mówię o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy europejskie, czy o sprawy amerykańskie, tak jak dzisiaj. Ja sądzę, że politycy PiS-u boją się poranka i boją się następnych gazet, które się pojawią, opisujących różne historie. Wracając do tego łączenia się opozycji, wczoraj był tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz, zapytałem go też o Koalicję Obywatelską. On mówi, że współpraca tak, ale Koalicja Obywatelska, że PSL nie chce wchodzić do Koalicji Obywatelskiej. Czyli jaki byłby ten nowy, inny projekt na wybory europejskie? Wspólna lista, blok prodemokratyczny, lista Tuska, też na razie, takie padają hasła. Na razie zamknęliśmy bardzo pozytywnie negocjacje w sejmikach, przedłużając, kontynuując koalicję z PSL-em, dołączając też nowych partnerów. Więc teraz przyjdzie czas, pewnie w najbliższych tygodniach, na rozmowy o wyborach europejskich. Tutaj wspólna obecność w Europejskiej Partii Ludowej, w tej wielkiej rodzinie politycznej europejskiej z PSL-em, jest bardzo silnym motywem do tego, żeby iść razem. Trzeba rozmawiać, będziemy rozmawiać. PSL to jest nasz sprawdzony partner od roku 2006 w samorządach. Przez 8 lat współrządziliśmy i naprawdę mogę zadeklarować panu redaktorowi i opinii publicznej, dogadamy się z PSL-em. Znaczy, że to jest relacja oparta na zaufaniu i na przekonaniu, że są ważne rzeczy dla Polski, które możemy razem zrobić. A Nowoczesna, czy widziałby pan połączenie się Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej? Też może w jakimś nawet nowym, pod nową nazwą? Może zmiana nazwy też Platformy wchodzi w grę? Zmiana formatu, nazwijmy to tak? To jest za wcześnie na takie deklaracje. Mamy sprawdzony format Koalicji Obywatelskiej, współpracy z Nowoczesną, przyciągnięcia nowych środowisk. Jak mówię, jesteśmy świeżo co po tym, że ostatni sejmik obradował w poniedziałek, wybierając władzę województwa, mówię o Pomorzu. Więc tutaj
za wcześnie jest, żeby teraz jakieś dalsze plany snuć. Trzeba szanować to, co się ma. To była duża zdobycz, doceniona bardzo przez wyborców, którzy zobaczyli, że umiemy się łączyć. I doceniajmy te konkrety w polityce, a nie gońmy... Znaczy ja wolę wróbla w garści, dobrego wróbla, jakim jest Koalicja Obywatelska, z perspektywą współpracy z PSL-em, z SLD, niż jakieś gołębie na dachu, które mają to do siebie, że mogą odlecieć. Ale pytali też o Roberta Biedronia, bo pamiętam, że chyba pan też w Rzeczpospolitej kilka miesięcy temu mówił, że wcześniej był taki, taka była tendencja do krytykowania Roberta Biedronia. Pan chyba jako pierwszy mówił o tym, że Robert Biedroń może być też wartością dodaną dla całej opozycji, koalicjantem potencjalnym. Czy po tych kilku miesiącach ten kształt ruchu Roberta Biedronia się powoli wyłania? Widzi pan taki potencjał dalej? Tak uważam. Liczę na to. Myślę, że Robert Biedroń odegra tutaj dużą rolę, jeśli będzie chciał. I zawsze w każdym bloku, który chce odsuwać PiS od władzy, ma naturalne miejsce. I ja się nie dawałem nigdy namówić na jakieś uszczypliwości wobec Roberta Biedronia, bo jestem już parę lat w polityce i dobrze wiem, że potem spotkamy się przy jednym stole i po co pamiętać, co kto rok temu czy 5 lat temu powiedział. Myślę, że Robert Biedroń i sprzyjające mu środowiska są naturalną częścią przyszłej koalicji, która odsunie PiS od władzy, bo chyba sobie nikt nie wyobraża tego, że Robert Biedroń będzie jakoś współpracował z PiS-em. To jest niemożliwe. No, w związku z tym... Ale też chyba on sam mówi, że PiS, znaczy on może nie mówi tego wprost, ale jego współpracownicy mówią, że PiS, że jest Platforma i PiS i to jest mniej więcej to samo. Jest Koalicja Obywatelska i jeśli ktoś tak uważa, myślę, że Robert Biedroń na pewno tak nie uważa, że Platforma czy Koalicja Obywatelska i PiS to jest to samo, to jest to głęboki błąd. Polacy dokładnie wiedzą, że nie jest to samo. Dlatego w Warszawie wygrał Trzaskowski, we Wrocławiu Sutryk, w Poznaniu Jaśkowiak, bo Polacy bardzo dokładnie odróżniają Koalicję Obywatelską, ugrupowania, które są proeuropejskie, prodemokratyczne, od PiS-u. I można tutaj znaleźć wiele wad, można pokazać wiele błędów rządzenia różnych formacji, naszych, wcześniejszych, SLD, AWS-u i tak dalej. Natomiast nie było w polskiej historii tak fatalnej formacji jak PiS i trzeba zrobić wszystko, żeby ją odsunąć od władzy. Na koniec zupełnie zapytam jeszcze o Donalda Tuska. Widzi pan jego miejsce w tej bieżącej polityce w przyszłości? Bo Donald Tusk już ma swoje przemówienia, już ma spotkania z ludźmi w różnych formatach. Czy widzi pan to jako właśnie takie wzmocnienie koalicji, czy raczej, że kiedy ludzie zobaczą, czy widzą Donalda Tuska, to przypominają sobie, jak było i że nie zawsze było dobrze? Oczywiście, że to jest wzmocnienie opozycji, Platformy Obywatelskiej, bo wszyscy doskonale pamiętają, że Donald Tusk był twórcą, liderem, premierem z Koalicji Obywatelskiej i jako polityk Platformy Obywatelskiej został przewodniczącym Rady Europejskiej, obejmując jeden z najwyższych urzędów w historii urzędów, jakie Polacy obejmowali. Więc kalendarz jest dość naturalny, to znaczy kończy się jego kadencja w przyszłym roku i potem są wybory prezydenckie. Ale to będzie jego decyzja i ja każdą jego obecność, też to, że razem z Grzegorzem Schetyną składają wiązanki kwiatów 11 listopada, odbieram jako wzmocnienie sił demokratycznych w Polsce. O tym, co będzie dalej robił Donald Tusk i o opozycji będziemy jeszcze mówić i pisać. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo.